Siostry i bracia, dzisiaj słyszymy dobrą nowinę o uzdrowieniu człowieka niewidomego, nie widzi od urodzenia i staje się przeszczęśliwy, kiedy odzyskuje wzrok, widzi. Doceniamy to, co mamy, może bardziej w momencie, kiedy to tracimy. Mamy wzrok, widzimy. Gdybyśmy stracili ten wzrok, nagle może by się okazało, jak to jest wielki skarb. A tak jesteśmy przyzwyczajeni. Widzimy, mamy ten wzrok. Czy doceniamy ten skarb? Widzieć. Widzieć to, co zewnętrzne, to, co z czym się stykamy. Widzieć i podziwiać, widzieć i wypatrywać, widzieć i wyłapać szczegóły, widzieć drugiego człowieka, widzieć cały piękny świat, widzieć różne dzieła, które są wytworem też rąk ludzkich. A dzisiaj w setną rocznicę urodzin świętej pamięci pana Andrzeja Szwalbego możemy oglądać, widzieć właśnie naszym wzrokiem i podziwiać jego talenty i ciężką pracę, które zostały wyrażone w konkretnych dziełach, które będę chciał też przedstawić. To jest okazja dla nas, by wytężyć właśnie dzisiaj wzrok i przyjrzeć się temu, czego dokonał w swoim tak bardzo pracowitym życiu, w tym umiłowaniu tego miasta Bydgoszczy i okolic. I uruchomienie, można powiedzieć, tych swoich talentów artystycznych, ale też organizacyjnych. Może też dlatego to przeżywanie setnej rocznicy urodzin, by na to zwrócić uwagę, bo może też przechodzimy, widzimy, podziwiamy, ale no właśnie, dokonał to konkretny człowiek, obdarzony talentami od Boga. W dniu 13 stycznia 2023 roku Bydgoska Filharmonia zaczęła świętować swoje 70-lecie, a także uroczyście rozpoczęła obchody właśnie roku Andrzeja Szwalbego, który urodził się, trzeba przypomnieć tę datę, 30 czerwca 1923 roku w Warszawie. Uroczysta inauguracja tego wyjątkowego roku odbyła się 22 stycznia bieżącego roku w pałacach w Ostromecku. Tak jak wspomniałem, z urodzenia warszawiak. Przyjechał na Brdę w 1946 roku. Filharmonię Pomorską zaczął prowadzić 5 lat później i był jej dyrektorem do 1991 roku. Jednak sprawowanie tej funkcji było tylko małą cząstką jego szerokiej działalności. To działania Andrzeja Szwalbego sprawiły, że właśnie w Bydgoszczy powstała między innymi Filharmonia, Biuro Wystaw Artystycznych, dziś Galeria Miejska, BWA. Rozpoczęto wtedy za jego właśnie działalności budowę opery i powołano Akademię Muzyczną. A sam Andrzej Szwalbe powtarzał sobie i w wywiadach później to uzewnętrzniał. Gdy spaceruję ulicami, rozmyślam, co mógłbym dla mojego miasta jeszcze zrobić. Była to niesamowita postać. Człowiek skromny, odnoszący się z pokorą i szacunkiem do każdego człowieka, a jednocześnie wielki wizjoner, kreator wielu działań w tym mieście, a przy tym taki zwyczajny człowiek, można powiedzieć, jeden z nas. Przechodząc koło niego na ulicy, nikt by się nie spodziewał, że mija dyrektora Szwalbego. Szedł z pomiętą aktówką,
cienkiej kurtce, lekko przygarbiony, ale cały czas myślący, co by tu jeszcze zrobić, z jaką inicjatywą wystąpić, co załatwić. Myślał cały czas o przyszłości Bydgoszczy. I w pierwszych latach młodości chciał zrobić Bydgoszcz, uczynić ją miastem zdecydowanie większego wymiaru niż była w okresie powojennym, kiedy duża część inteligencji stąd wyjechała. Trafił Andrzej Szwalbe w odpowiedni czas i wykorzystał to w sposób genialny. Wybudował filharmonię, tak jak wspomniałem, wyposażył ją, stworzył artystycznie bardzo silny ośrodek w Bydgoszczy. Kulturalna wielkość tego miasta to bezsprzecznie jego zasługa, to jego działanie. Świadkowie, którzy znali Andrzeja Szwalbego bezpośrednio, przypominają, że mówił pięknym językiem, co potwierdza ponad 40 materiałów publicystycznych z telewizyjnego archiwum. Materiałów informacyjnych związanych z jego osobą jest około 30. Przewagę tych pierwszych potwierdza, jak wiele miał Andrzej Szwalbe do powiedzenia. Pani redaktor Urszula Guzilecka, zresztą chyba jest między nami, mówiła, te jego wywody to były wręcz traktaty filozoficzne. I zapewniała pani Urszula Guzilecka, że chętnie rozmawiał z mediami, że był wielkim autorytetem, niedocenionym wizjonerem, że kulturę postrzegał bardzo szeroko, całościowo. Natomiast pani redaktor Małgorzata Maniszewska zarejestrowała fragment opowieści pana Andrzeja Szwalbe podczas oprowadzania dziennikarki Radia PIK po Ostromecku. Mówił Szwalbe we wnętrzach Pałacu Starego, w którym miała być eksponowana kolekcja zabytkowych fortepianów. Marzy nam się, aby to polskie gniazdo wróciło do krwioobiegu kulturalnego kraju i zaczęło przemawiać swoim głosem. I oprowadzał po salonach, pokazywał liczne i piękne obrazy, które udało mu się zdobyć. Piękne malarstwo i grafikę. I tak mówił, bardzo jesteśmy radzi, że udało nam się zdobyć jedno z piękniejszych płócien Jerzego Nowosielskiego. Podkreślał, że te dzieła sztuki muszą przemawiać swoją własną, wewnętrzną muzycznością poprzez formę, poprzez kolor, poprzez struktury zawarte w tych obrazach. W kolejnym fragmencie wypowiedzi Andrzej Szwalbe wypowiada się na temat swojej wizji utworzenia w Bydgoszczy uniwersytetu. Uważa między innymi, że mógłby mieć nazwę Wszechnicy, jakby dla odróżnienia od toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Budował symbiozę muzyki i sztuk plastycznych. We wprowadzeniu do pierwszego tomu publikacji zatytułowanej Z dziejów sztuki i muzyki polskiej na Pomorzu Andrzej Szwalbe napisał: łączymy sprawę muzyki i sztuk plastycznych w przekonaniu o wzajemnie głębokich związkach między nimi, wyrażających się najczęściej we współwystępowaniu obu rodzajów sztuk, czy wręcz ich symbiozie. Na pierwszym miejscu stawiał umiłowanie triady, mocno ją podkreślał: dobra, prawdy i piękna. Sam powtarzał, nie można oddzielić piękna, dobra i prawdy. Przecież mamy do czynienia z triadą. Siostry i bracia, dzisiaj też ksiądz proboszcz Krzysztof Buchholz podkreślał, że wnieśliśmy relikwie
świętego Jana Pawła II w 18 dzień miesiąca, gdzie szczególnie Jemu oddajemy cześć, ale też wołamy przez Jego wstawiennictwo potrzebne łaski. A w tym kontekście ataku na osobę świętego Jana Pawła II jeszcze bardziej chcemy podziękować za Jego posługę kapłana, biskupa, kardynała, ale też papieża. Chcemy podziękować, że głosił dobrą nowinę, że uczył nas, jak żyć, ale też podziękować za to, że był człowiekiem kultury, wysokiej kultury osobistej, tak jak Andrzej Schwalbe, ale też, że był zatroskany o rozwój kultury, że człowiek jest do tego stworzony, by tworzyć kulturę, by właśnie kultura budowała rzeczywistość i ta wysoka kultura, kultura, no właśnie od łacińskiego słowa od uprawiać, uprawiać jako zjawisko związane z człowiekiem jest tematem wiodącym właśnie dla całego nauczania świętego Jana Pawła II. Punktem wyjścia do tego nauczania jest wizja stworzenia człowieka i świata przez Boga oraz nakaz czynienia ziemi sobie poddanej. U podstaw tego opisu leży prawda o człowieku jako osobie i jego transcendencja, więc jego otwarcia poza rzeczywistość świata. Dzisiaj mówimy o wzroku, nie chodzi tylko o wzrok fizyczny, o to, że widzę rzeczywistość, ale też mówimy o wzroku duszy, żeby przenikać rzeczywistość świata, tą doświadczalną dla zmysłów, ale właśnie otworzyć się na tego, który jest dla oczu fizycznych niewidzialny, nieuchwytny, a jednak jest i wchodzi w dialog z człowiekiem i uzdania człowieka do tego, aby przekroczył te granice rzeczywistości materialnej, jest transcendentny, czyli otwarty na Boga i dzięki współpracy z Bogiem może tworzyć wspaniałe, wielkie dzieła, które wyrażają właśnie tę triadę, dobro, prawdę i piękno. Człowiek, tracąc porozumienie z Bogiem, odrywa się od przymierza, jakie Bóg zawarł z nim w dziele kultury. I według świętego Jana Pawła II oznacza nie tylko tożsamość człowieka, lecz afirmację jedynie dla niego samego. Jest kształtowaniem samego człowieka i świata przez człowieka. Papież widzi człowieka jako koronę wszystkich działań, cel i sens kultury. Podkreśla, że człowiek jako twórca kultury powinien przyjąć za jej fundament trzy podstawowe wyznaczniki. Już je wspominałem przy Andrzeju Schwalbe. Prawdę, dobro i piękno. Relacja pomiędzy kulturą a prawdą jest podstawowa. To mocno podkreślał święty Jan Paweł II. Dobro natomiast oznacza odpowiedzialność za prawdę, którą określa godność osoby. Piękno jest powołaniem zadanym przez Stwórcę wraz z darem talentu artystycznego. Jest uwarunkowane prawdą i dobrem, więc takie zjednoczenie. Nie da się tego rozdzielać, poszatkować. I zakończę fragmentem przemówienia, które wygłosił święty Jan Paweł II w siedzibie UNESCO 2 czerwca 1980 roku. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączy różne spoiwa, ale na to wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury, dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby bardziej być we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż każdy człowiek i własna rodzina,
zarazem we wspólnocie, w oparciu o którą każda rodzina wychowuje, poczynając od tego, co najprostsze, od języka, którym mały człowiek uczy się mówić, aby stawać się członkiem tej wspólnoty, którą jest jego rodzina i jego naród. Przyszłość człowieka zależy od kultury. Tak. Pokój na świecie zależy od prymatu ducha. Tak. Pokojowa przyszłość ludzkości zależy od miłości. Jesteśmy złączeni dzisiaj tymi dwoma osobami. Andrzejem Szwalbe, za którego się modlimy, bo przeżywamy setną rocznicę jego urodzin, aby rzeczywiście osiągnął chwałę nieba. I przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II modlimy się za nas, byśmy budowali w sobie tę wysoką kulturę osobistą, ale też byśmy odkrywali te talenty, którymi Bóg nas obdarzył i kształtowali rzeczywistość wokół nas, wokół tej triady prawdy, dobra i piękna.